Także siema, z tej strony Kumcio. Dzisiaj jesteśmy u Mateusza na Kiszonce. Pierwsze kawałki dzisiaj, reszta jutro w poniedziałek. Dzisiaj aktualnie mamy niedzielę. Dzień 26. Godzina 16.02. Paweł rozrzutnikiem Mateusza mi wozi i John Deere 6810. Forschmidt ładny, zielony. Tutaj jest 6270 z metal fachem. To jak się świeci ładnie. Forschmidt naznaczony firmowymi nalepkami. Tutaj Mateusz swoim Fergusonem 3080 rozgarnia, tam jest pan Marek też swoim Fergusonem, z którym robimy na dwa kopce. Ten będzie łączony, tam będzie reszta silosy. Tu już widać, Dawid jeździ. Tam w tym białym operator. Będzie relacja chyba u niego na kanale, zobaczymy, podeślę coś. Wozi jeszcze Krzysiu. On jeździ swoją 60-tką. Będziecie widać z nagraz, jak wyjeżdża. Nagram, który jest bliska, jak będzie na kopcu. Będzie jeszcze chyba jechał Marcin od Tomasza Skowrońskiego. Bo oczywiście Tomek Skowroński, usługi rolnicze, siecze. I on swoim John Deere'em 6830 chyba i pana Burgerem będzie na kurwie. Uśmiechnij się, w internecie kurwa, będziesz. Jak za dawny vlog. A tym razem vlogi. Jedę ten, sceny, które są, wiesz, kulisowe. O, kulisy będą nagrywane. A mógł nie otwierać jeszcze tej klapy, mógł poczekać, aż wysypie Paweł i by się ustawił. Chyba się garnę, tylko nagram kilka ujęć i przyjadę z powrotem tu, bo na pryzmie się będzie ciekawsze, że się robiło. Ja pojadę z tym od... Z tym dużym wózkiem. A, od Marcina, z Marcinem, no. Nie, z Dawidem. Dobra. To jest firma. Co? Wózku naplantywało. No kurwa, z drzwiami otwartymi jeździsz. Ale... Zobacz, no, nie ma tego. Czemu nie działa? To instalacja z zewnątrz. Uuu, sprężarka wszystko? No. Czemu? Rozjebałeś. Wszędzie był pomysł. Szyko, pakowajcy, gdzieś. Używki. Sprężarkę... A nie, kurwa, bo to jest od tego, od powietrza, to nie. Tomek Skowiński, żeby coś miał. Mory dzisiaj kręci całkowita jak kulisy. Co się dzieje na kopcu? Teatrek idzie. A Krzysztof, co jest? Skończyli chyba, nie mają już. A tam chyba skończyli, nie? To nie zrobimy. Nie wiem właśnie. Nie wie, kurwa. Leci sery. Ładna, nie? Sam szeryf leci. Nowy nabytek w tym roku. Przyczepa na podwozie Anna Burgera. Coś podobne logo do mojego. Macie od razu firmę, żeby spauzować. Gospodarstwo rolno-usługowe Skowroński Tomasz. Numer telefonu macie.
Fajnie chodzi, nie? Fajne te laczki, Versteiny. Taki forszmit na wypasie. Niewiele większy od waszego, tak się wydaje. No trochę jest. Jedynie co to... Nie wydaje się taki. Przyjedziesz? Nie wiem. Fajak idealny. Już się wjebałem. Wlezie kurwa. Kurwa, ale moje bitną klapę. On ma z przodu przesuwaną tą ścianę? Coś ścianę też? Bo tam są dwa tłoki nie, takie. Nie, to jest ten. Tłoczki są, żeby do góry obalić z przodu tą, jakby obkaszał i żeby lepiej trafiało się. Aha, tam, no. To jest obalana, że ten, siatka z przodu, nie? No. A to też dobrze pomyślane. Ale chyba ma co robić ten żonek, nie? No. Kurwa, bo ty już idziemy też się kopał. Nie wiem, czy kurwa nie zaczniemy z tamtej strony. Muszę się tak i tu wyjeżdżać. No najlepiej, bo może tak było. Żeby się rozpędził trochę, kurwa, nie? Bo on jak tu za wolno wjedzie, nie? Ty jesteś przechył, żeby kurwa go czasem nie bujło, nie? To zobaczymy. Ej! Ale znajome ma logo na klapie, nie? Kurwa! Podobne! Kurwa! Ale nie! No bo to jest z Taurusa, bo to jest z Taurusa. No, to z Taurusa logo to jest. To. Do środka? Gdzie? Marcin? No. Ułejesz bez problemu. Chodź, mogę ci załatwić. Dobry. Musi zabrać. O, jeszcze jedzie Majster Jan. 60 z HL-ką. Też fajny zestaw, będzie miała co robić. Na razie się pokręcimy przy tej pryzmie. Później się przejdziemy na tą drugą mniejszą, to już będą teraz wozić z tu od nas ze wsi. Wafer gasi na kopcu. I ta wyjąca skrzynia, coś pięknego. Fergusonik jest po przeróbce, jakby ktoś nie widział. Ten jest na seryjnym, widać jest wydech po środku. Ten tata przerabiał, jest na boku teraz. Fajnie harczy na wolnych obrotach. Teraz nie będzie słychać, bo chodzi na pełnych, ale jak pochodzi gdzieś na wolnych albo ten, to będzie stał, to wezmę, pójdę i dogram fajny dźwięk. Tamten John Deere chyba też to jest nowy nabytek był. W tym roku, czy w tamtym, teraz nie pamiętam, ale jest właśnie i zestawik też fajny. Niby z tego co słyszałem, to mieści tyle co dwa forszmity, więc trochę przejdzie przerób. Idziemy się przywitać. Cześć, Serek. Cześć, brother. Przywitaj się. Siema. Jan już na kopcu, nie? Jan już wykiprował, jedzie. Lekar bierze prawie. Dwary zostawiają. Babko. Strotman, nie, na podwozie Strotmana. Czyli Strotmana, myślałem, że jest z... A na burgera. Mówili mi, że na burgera, a teraz czy tą tabliczkę jest Strotman. Nie, na podwozie Strotmana. No, czyli dobre, niemiecka firma to. Nie
no kurwa, jak na miła kogo, to pochodzę sobie, żeby kurwa... nic nie mam opuść. A jak miałki, łapiemy kurwa też, żeby pochodzę. Teraz słuchajcie, dla wolnych chodzi? Będzie tak harcza, bo są podsławywane w środę jak tłumika, takie duperelki. On jest silnik zdrowiutki i głaszyleta. Naprawdę, więc jak ktoś nie, w niej w ogóle nie pisze, że jest uszkodzony, bo... Oczka się świecą, John Deere. No, po świeżo po remoncie. W tamtym roku chyba, w tamtym roku był odmalowany. Leci sam prezes jeszcze. Odmalowany ładnie, rozrzutnik też do cały od podstaw robiony był. Burty tata mój robił. Malowany też. John Deere też niczego sobie fajnie chodzi. Szósteczka. No to wyczuł. Chodzi jak stary amerykański silnik jakiegoś Dodge'a czy Chryslera. Tyle będziemy się na pole przejechać jeszcze i... Ładny zestaw. John Deere trochę się mały się wydaje. Ale... Fajny zestaw. Ma skrętną oś? Nie. Sztywno. Nie, ma chyba lekko. Ma chyba skrętną. A na raz się wyrobi. No, później to już będzie problem, ale... I idzie. Fajne to są te trzy lampki do góry, co ma te LED-owe, co świecą. Ładnie to wygląda. Idzie. Sieczkarnia ładnie ustawiona. Wszystkie ziarka ładnie pognieciony. To jest nowa ta 870, co w tym roku była kupiona? W tym? Czy w tamtym roku? Też właśnie. I robotę robi, naprawdę. Nie można powiedzieć, że nie. Kurde, już trochę wejdzie na takiego luja, nie? O, widać klapkę do sypania. Jak wyjechał za... za sieczkarnią. Ładnie chodzi. Ale jest ładnie ten. Dobrze ustawiona, wszystkie ziarka gniecie. Leci, krzył. Jest i szeryf. Młody pomocnik jest. Ładnie chodzi 60. Tumnik na boku przerobiony. Nie chodzi dosłownie jak 60 nawet. Coś inaczej. Na miękkim przodzie,
Kurde, takim też można wozić. Jak widzicie, po akcji jesteśmy na następny dzień. Nie zdążyłem się wyrobić z obowiązkami na Fajrand i nie przyszedłem zobaczyć, jak to wygląda. Jeden zestaw stoi jeszcze. Przeczyszczałem o Ferguson na kopcu. Pryzma spora, ja mam gdzieś metr. Z 2 metry na pewno ma. Mam gdzieś 1,80 m jeszcze tam brakuje. Ferguson z wczoraj. Jeden. Ferguson drugi, 54-55, tam kolejny trzeci Ferguson, tu jeszcze trochę do rozgarnięcia, tutaj też, jeszcze na jednym wózku tam jest, gdzie stoi Ferguson Dawida, też pryzma spara tu, kurwa, gdzieś 2 metry na pewno będzie miała, tak patrząc, bo tam jeszcze widać wózek jest. Tam jeszcze jest entra kukurydzy. Ładnie się fartek prezentuje. Strzelimy im fotki. Jak widać, stoją wszystkie sprzęty. Jeszcze pójdziemy obejrzeć, zobaczyć. Tam widać Fergusona. Ładowarka zawsze pomocna. Prawa ręka w gospodarstwie. Przejdziemy się do ładowarek. Za chwilę będziemy się widzieć. Tutaj mamy trzecią pryzmę. W silosie już. Też sporo, nie wiem ile było hektarów, zapomnij się pytać. Ale pryzma jest też długa. Ponad niska jest te bloczki, ale trochę nie wejdzie. Czy ściany boczne. Sięgałem gdzieś tam do klatki piersiowej. I dalej. Tu widzimy piękna 60-tka, 55-tka chyba to jest dokładnie. Na miękkim przodzie już widać ładnie. Wydech przerobiony na bok. Słyszeliście, jak ładnie chodzi już. Kabina z naglaka. Też fajna. Radyjko. Buciki są. Najbardziej mi się podoba ten wydech właśnie. Fajnie zrobiony. Przeróbka, kolektor idzie tam. Rurka jedna, druga. Tutaj mamy iskrownik spawany. I z iskrownika idzie rura do góry na zagięcie. Fajnie wymyślone. Nie przeszkadza w ogóle w pracy. Standardowa autosanka. Helka Mateusza. Też tutaj dzisiaj wczoraj chyba jeszcze woziła, bo rano jak jechałem do szkoły, to właśnie miałem. Ona Jana jak jechał z 60-tką. I co, i 870, taki zestaw Tomasza zbioru kukurydzy, sieczenia kukurydzy. Z tyłu mamy zetora, znanego już z filmów, jak co roku u wuja, 114-41, o, z Farschmittem. Zetorek daje radę. No i oczywiście przepiękny John Deere Mateusza 6810. Kylie leci w radiu. No i piękny Farschmitt, jak już mówiłem, oznakowany z trzech stron, żeby było widać, aby ktoś inny nagrywał. Nalepki się trzymają. W planach mam jeszcze większe zrobić typowo pod Farschmitta, to dać Mateuszowi, żeby nalepić. To może zaraz zostawimy. No, tak się prezentuje. Stawik. Źle nie wygląda. Ładny. Nie można powiedzieć, że nie. Malowany. Od podstaw felgi.
całe błotniki robione od nowa. To też były w kiepskim stanie, są odnowione. Był cały zdemontowany, wyczyszczony, jak przyjechał. Standardowa power quad. 5 zakresów, po 4 półbiegi na każdym. 3 pary wyśc hydraulicznych. Co więcej trzeba? Klima. Piękny ciągnik. Sieczkarnie. Namiary będziecie mieli wiadomo gdzie, w opisie. Tak jak zawsze pod ostatnim odcinkiem u wuja, gdzie też było właśnie firma jest ten zaprezentowana. Numer telefonu będziecie mieli. No i tu głównie po okolicy, ale też dużo poza nasz teren wyjeżdżają. Bo są 2 sieczkarnie w użyciu. 870 właśnie i jeszcze jedna. No, nie wiem, to tyle chyba już. Może jeszcze coś dogram, jak Dawid przyjdzie, będzie wysypywał. Jakby co, widzimy się za chwilę. Na razie, cześć. Będziesz nagrany, jak ładnie robisz. Nie powiedzą przynajmniej, że nic nie robiłeś. Kurwa. Na kubkę? Ostatni wózek i dożynki kukurydziane.